Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol. A i może znowu strajk? Playlist w dzisiejszym odcinku z Destiny. I teraz tak, no ten się kręci z prawej strony, no, a to będzie mega turbo ciężkie, no. 24 level. A ja na którym? Na 22, no. To się nic nie zmieniło. Kit, jedziemy, a czemu nie? Na głęboką wodę, na najgłębszą z możliwych. Może znowu dostanę jakiś super sprzęt, bo ten karabin, który dostałem, on naprawdę jest dobry. On zadaje większe minimalnie obrażenia od tego, które miałem wcześniej, ale strzela burstem, czyli 3 strzały. A nie, kurczę, 1, więc no, potrójny damage, ja bym powiedział nawet. Dobra, udało się znaleźć Guardianów. I widzę nie ja, tylko rzuciłem się na troszeczkę głębszą wodę niż powinienem, bo tam był koleś z 21 levelem. Dobrze, że jest ten drugi z 25. Dobra, może w trójkę damy radę. Whether we wanted it or not, we've stepped into a war with the Cabal on Mars. So let's get to taking out their command one by one. Valus D'Arik. From what I can gather, he commands the siege dancers from an Imperial land tank outside of Rubicon. He's well protected. But with the right team, we can punch through those defenses, take this beast out and break their grip on Freehold. No dokładnie, tak zróbmy. Rozwalmy wszystkich kosmitów, którzy stoją nam na drodze, a później Valusa po prostu. Tak, dobrze zapamiętałem to imię. No, ale mam nadzieję, że to będzie jeden boss. Bo na jednym bossie łatwiej skoncentrować ogień. Dobra, szybko. I zapikował spadając od razu. Nie no, pięknie się zaczyna. Po prostu pięknie. Jak, oboje wyszli? No nie, sorry, ale w pojedynkę to jak, kurczę, nie dam rady. Ej, nie, stop, moment. Ej, nie, tu jest przecież jeden jeszcze, na 21. To, a gdzie jest mój drugi? Współbrat, że tak powiem. Cholera, nie wiem, ale spokojnie, poszukamy, poszukamy. Whoa, shit, interceptor. To czy uda mi się? No właśnie. Pięknie! Misja pojazdami. No tego się nie spodziewałem, ale kurczę, chciałem, można powiedzieć. Chciałem, bo pojazdów tu nie jest zbyt dużo w Destiny, ale jak już są, to są naprawdę dobre. Ale stop, kurczę, nie w tą stronę zupełnie. Trzeba iść tam. O! Widzieliście to zmarnowane turbo? Ale właśnie, jeżeli tu się jakoś przedostanę, ale w sumie nawet nie będę musiał, bo mogę celować tam. Oj, no pewnie, że nie. No ja jeszcze statek rozwalę zaraz. No ale na 16 levelu to dwie rakiety zgarniałem i jest po nich. Wanda się podnosić sprzęty. Dobra, coś podniosłem. Dobrze, okej, jest dobrze. Tylko teraz jakoś się muszę wydostać stąd. Przedostać tam dalej. No, o, no prawie, no. No może jakoś uda mi się go... O właśnie, no tak kurczę troszeczkę. A może na turbo? Nie. Ale moment, moment, jak ja włączam turbo, to on chowa te szybce z przodu, jak gdyby. No. A, no prawie, kurde, no muszę porzucić to. Ale nie, stop. Czy ja naprawdę jestem sam teraz? Nie, no tam biega. Pan Bind. Dream away is near. Dobra, stop, gdzie musimy iść? Jak, tu? Serio? Tu? Dobra, biorę mój pojazd, wylatuję stąd. Ej, Dream Away jest tam. Dobra, no to lecimy. Tam, gdzie musimy. Ale podejrzewam, że tędy będzie łatwiej i szybciej. Choć niekoniecznie, widzicie jak ja latam dzisiaj? Coś jest grubo nie tak. Coś jest grubo nie tak. Ale nie, naprawdę, jak na taki ciężki sprzęt, to nawet nie złam autoturbo. Kolo, gdzie ty tam lecisz? Access the defense net. Infiltrate the Cabal security system to pinpoint Valus D'Arik. No dobra, no tego gościa położenie. Po prostu trzeba określić. To może faktycznie polecimy za nim. Ale moment, są wielkie drzwi, które się pewnie to łatwo nie otworzą. Albo jeżeli w ogóle się otworzą. Dobra, na górę. No pewnie tutaj poleciał, no i nie ma innej drogi. Ej, no moment. Nie ma go tutaj przecież. He? To gdzie... Gdzie ja muszę? Tam się muszę udać przecież, no kurde. No momencik, momencik, momencik. Chwileczkę, chwileczkę.
Nie mam bardzo duże problemy z określeniem celu tej misji, gdzie mam iść. No, mogę biegać po bazach. Czemu nie? Ale tu pewnie chodzi o to, że muszę podłączyć Ghosta gdzieś. No to fajnie byłaby była określona lokalizacja. No ale też z drugiej strony, no właśnie, przeciwnicy jeszcze. Jakiś exp zawsze wpada, nieważne czy to robię pojazdem. Oj, ale ej, trafiłem się okazało. A, bo one lecą po paraboli, spadają po prostu te rakiety. Aha, czyli to nawet nie są rakiety, tylko bardziej granatnik, bym powiedział. Ale dobra, mimo to, że strzelam mu praktycznie w tarczy, to i tak dostaję sporo. Ej, tak można się bawić, tak można się bawić. Ej, nie, ale rzućmy okiem w roster, czy ktoś tu jest ze mną w moim teamie? No pewnie, że nie, a sam nie dam rady, więc kochani, jeszcze raz startujemy, jeszcze raz. Z tą samą misją. Uderzamy na orbitę. Oj, moment. Uderzamy na orbitę, powiedziałem, no. Dobra. I mam nadzieję, że tym razem, kurczę, mnie w konia nie zrobią. I nie będę sam. Jeszcze raz, set destination. Clash. Vanguard Tiger. Launch. I serio, naprawdę, żeby nie było tak, że ja dołączę, a oni w momencie, kiedy już zaczniemy grać, nagle postanowią sobie pójść w cholerę. Bo to nie jest miłe. Co prawda jednemu gościowi tak zrobiłem w poprzednim materiale, no ale kurczę, no. Bez przesady. Po prostu kończyłem nagrywanie. Mój czas na nagrywanie wtedy się skończył. Więc to po prostu nie było innego wyjścia, no. Ej, przecież to jest co innego. Wybrałem to samo, a tu leci co innego. What the fuck? Dobra, ale w dalszym ciągu widzę tylko jeden statek. Co sugeruje tylko jednego Guardiana, ale możliwe, że jak dolecimy już w pobliżu planety, to się pojawi trzeci statek. No właśnie. No. Teraz pozostaje się tylko przywitać. Witam Melkor. Witam Ador. Dobra. Może wróbelka. Tam powiadacie. No to czym prędzej. Infiltrate Winter's Lair. Dobrze. Ale jak? Moment. Leże zimy? No nie spodziewam się na tej planecie śniegu akurat. Ale kto wie, czym nas jeszcze zaskoczy ta gra. To jeszcze dalej chyba. Gdzieś bardzo daleko. Ej, moment. Wow, shit, dobra, moment. Poczekajmy może na współgraczy. Ale też najpierw może sprawdźmy karabin. 71, kiedy nie trafiam w głowę. Kurde, to nie jest tak dużo. Jak na taki damage, który on tam ma wpisany w statystykach, to nie jest naprawdę dużo. Ej, moment, co to za fioletowe? A, nie. Nie. Wohuhu! Ej, byś mnie potrącił, co mało kolego. Moment, no nie widzisz tego wandala tam? Ej, ostatni pocisk? Jak to jest możliwe? Aha, bo po 3, tak? A mamy 24 pociski, czyli faktycznie ostatni pocisk zostaje sam? Nie. Ej, ja to zrobiłem. Jak ja to zrobiłem, że mi został jeden pocisk w magazynku? Ale wiksa. No dobra, ale z drygami to umówmy się, problemu nie będzie. Ale może lećmy do celu misji jednak. Bo to troszeczkę za duży obstrzał jak na miejsce, gdzie nie powinienem być. Aha, nie ma tak znaczy od przeładowania. Pan z autoriflem. No to pięknie. Nie, że miał coś bardzo przeciwko, no ale... No mojego szacunku nie zdobędzie grając z autoriflem. No, kurczę, ale... Moment, oni są na 11 poziomie. Ło, i ktoś dał radę mi ściągnąć tarczę? Aha, pewnie tamten. Ojej, moment. No właśnie, może life drain jakiś na kapitanie. Ej, udało się? Tak, ale on dalej ma chyba jeszcze swoją tarczę. Nie, już nie ma. Hop, gin. 25 glimmerów. Tu do jaskini, tak? Okej. Okay. Snajpa jest? Jest, dobrze. Jakby co, będziemy się wycofywać i strzelać z dystansu. Ale okej, dobra, tutaj chyba nie byłem. Jeszcze. Więc może faktycznie jakiś śnieg tu się trafi. Respawning restricted. Szykuje się jakaś większa walka.
Czyżby już przeciwnicy? Tak, na 24 poziomie Kublinki. Ło kurczę, to ja im strzelam po głowie, a im czapka nie spada? O nie, tu może być zbyt trudno nawet. Ale będziemy walczyć do utraty tchu. Do ostatniej kreski baterii w padzie. Extreme Cove, nie, to nie będzie zbyt dobre pewnie. Nie sprawdzamy, na pewno nie teraz. Może później, po misji. Ej, a zróbcie miejsce, też sobie z chęcią postrzelam do wandali, albo do szanków. A bardziej no, do goblinów. Ej, shit! Chyba tam trzech, tak? Ej, ale się przynieśli? No pooo! No i nie mówcie teraz, że miejsce, w którym mogą mnie zrewajwować, jest w powietrzu. Moment, przyjrzyjmy się. Ej, autentycznie chyba tak. No to raczej revive nie wchodzi w grę, więc poczekajcie 15 sekund. Nie zgincie, a pomogę wam. Dobra, Ado numer 1. Strzela z auto rifle, a ten? No, zacznij strzelać. No lutuj coś, kurczę, hunterze. Tylu przeciwników. Też auto rifle. A może coś jest na rzeczy? Może ja po prostu źle rozkminiam? Może po prostu to jest moje mylne przekonanie, że auto rifle jest bronią dla lam? Okej, okay, dobra. Rozwalony. Revive! Ach, kurczę, o co mało za cenę życia? Przez pieprzone hobgobliny, nie wierzę. No. Ale właśnie, ja też mam snajper przecież. Ej, ło, nie zginął. Kurde. No dobra, przeciwnicy są mocarni. Nad wyraz wręcz. Ale spokojnie, spokojnie. Mam teraz już dwie rakiety, więc mogę sobie obydwie do magazynka wrzucić. Okej, snajpa przeładowana, ale nie broń podstawowa. Moment, jak ona się nazywa? A, to zaraz będę musiał sprawdzić. Gdzieś przeniósł, tutaj jest, dobra, kapitan, ale w sumie dobra, tak. No, light orby, jeżeli ktoś chce, proszę podnoście sobie. Joo, kurde! Ej, Breaker SA3? Czy to nie będzie lepsze od tych, które mam? Nie, też nie. O, siema, dzięki za revive'a. Kurcze, inny celownik by mi się przydał. Jeżeli to ma być taki zabudowany celownik, to fajnie byłaby miał autentycznie celowniczek na środku, a nie tylko czerwoną kropkę. Moment, a właśnie, stop. Rzućmy okiem, skoro mam sekundkę, w details. No, jest multum innych. Red dot 1, red dot 2. I range lens. Nie no, na dystans nie potrzebuję, to ma być broń na krótkim dystansie. Nie, okej, okay, spoko, gram, nie przejmuj się, nie przejmuj się, spoko. Nie musisz się martwić, że stanę w miejscu i odejdę od pada. Co to, to nie? Moment, to był szank? Nie, tylko jakiś komputer. Winter's Lair. Expel enemy forces. No dobra, czyli pozabijaj kosmitów. Nieważne jak to ładnie nazwą, i tak wszystko odnosi się do tego samego. Porozwalaj kosmitów, a następnie rozwal dużego kosmitę. I ukończ misję, zbierz lód, ciesz się. No, kurczę, myślałem, że takie lagi, on po prostu się teleportuje. No dobra, serio zima? Oj, takie opary, jakby to miało być faktycznie zimno. Ale nie. Co to jest za statek? O cholera! No, rozmiary ma spore. Naprawdę spore. Okej, okay, to może sparą. A ja, unable to summon. Dobra, no to lecimy. A może nawet nie lećmy, tylko stańmy tutaj i stąd. Postrzelajmy, ale może jednak snajpą, bo dystans jest duży. A może najpierw porozwalajmy tych, których możemy rozwalić. Bo w tych starczą nie opłaca się strzelać tą bronią akurat. Dobra, daj główkę któryś z was, no możesz być ty. No kra! Nie, dobra, bo to mi się wydaje może być marnotrawstwo, zmieńmy na podstawową. I lećmy im pomóc w ten sposób. Ale to chyba granatem trafię teraz, nie? No, z kogoś tam coś ściąga. Nie trafiłem tam, gdzie chciałem, ale jednak się udało. Dobra, raksy. Dwie. Zmarnowane. Znaczy, może nie zmarnowane doszczętnie, ale... mogło być lepiej. No, kurczę, już widzieliście, już łapkę wyciągałem, żeby zrobić force pusha, a mój force push ma life drain i bym to przeżył. Dobra, ktoś mnie ratuje? No nie zanosi się, bo oni tutaj na górze walczą. Oj,
Oj, oj, oj, koleś, musisz kogoś zrewajwować, bo się zaraz misja skończy. Dobra, to było dobre posunięcie akurat. No ale mnie coś, kurczę, nie chcą podnieść z kolan. Ej, gdzie on ucieka? Serio, aż tak długo ci się regeneruje, koleś, tarcza, że musiałeś tak daleko spieprzyć? Okej. Oj, spadam. Spadam! Shit. Dobra, revive, zrobić go? A jeżeli pozwolisz, że do kapitana postrzelam, mimo to, że ma tarczę. O, reload. To znaczy wolniej przeładowuje niż inne moje bronie, które miałem do tej pory, ale no i tak jest świetnie, uważam. Co prawda musiałbym to jeszcze w Crucible sprawdzić, żeby mieć pewność, że ta broń jest lepsza od tej, którą miałem. Choć moment, właśnie, ja to mogę sprawdzić. To jest tak, od 19, to jest od 18 levelu. A to była od 16. Dobrze, czyli lepsza od tej jest, to fakt, ale czy od handguna? Tego nie wiem. Okej, dobrze, to Ghost potrzebuje czasu, więc no, pewnie przeciwnicy. Bam raz, bam dwa, bam trzy. Ej, trzy strzały ze snajpy w jednego goblina i przeżył. Aha, będzie tutaj ciężko. Ale żeby nie zbyt ciężko tylko. Dobra, ej, wiecie co, nie możemy stać razem w jednej grupie, bo naprawdę poleci jedna dobra, że wycelowana rakieta i może być krucho. Ja mam 22 level, to jest misja 24 i wydaje mi się, że mogą być solidne bęcki. Naprawdę solidne. Oh shit! No właśnie, jeden cios załatwił mnie doszczętnie. Czyżby the darkness has consumed you? Nie wiem. Przekonamy się zaraz. Raczej tamten nie będzie się bawił w revive'y niestety. No albo w sumie nawet stety, bo jeżeli by próbował, to by zginął. A mi zostało 10 sekund, koleś. Naprawdę, oj, musisz uciekać. Uciekaj, 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 uciekaj! No! Nie, nie baw się w revive'y. Naprawdę nie baw się. Chyba, że mnie. Dzięki! Uciekamy. No tamten zaraz też się pojawi. Więc spoko, spoko. Kurczę, nie lubię tej teleportacji, bo oni za blisko się teleportują. O, shit, super! No tak. Oczywiście nie trafiony, kurde. No ale wszyscy, pełna luta w gości, pełna luta w minotaury. Zespanowałeś go? Pięknie, pięknie, pięknie. Wow, ale dostałeś. Czekaj, czekaj, może mi się uda. Dobra. Nie, teamwork, to mi się podoba, to mi się podoba, no ale tamci mają tak dużą tarczę, że nie jestem w stanie jej ściągnąć nawet. No, ej, ale moment, a może coś jest nie tak z tą bronią, że ona tak mało zaraz zabiera? O, shit. Dobra, może, skoro jestem tak daleko, to może jednak snajpa. No, bo zabiera 200, czyli troszeczkę więcej. No, przecież dostał w oko, a jak dostaję w oko, to jest critical, no kurde. Moment, w tego, no. To w oko! A może faktycznie nie w oko trzeba. Jest, dobra, po nim. Jeszcze tylko tamten jeden został. Gdzie on jest? Gdzieś się schował ten przebrzydły niegodziwiec, Minotaur, który powinien być zamknięty w labiryncie. No kolejny? Serio? Yeah! Dziabnął go? Nie, nie dziabnął. Spoko, ale kurde. Szybko się kończą naboje w tej broni, ale i tak często mam zwyczaj przeładowywać, więc to w Crucible nie powinno sprawić, że będę jakimś gorszym graczem niż byłem do tej pory. Wręcz przeciwnie. Dalej widzę same plusy tej broni. Dwa dodatkowe strzały robią swoje. Ej, on już zginął? Tej najwidoczniej, ale... Kurde! Nie wyglądało na to, że miałby szybko zginąć. Chyba, że przeteleportował się tak daleko aż. Oooo! Fuck! Dobra, zrewajwują mnie, przecież tutaj jestem, tu szkolnik. No też właśnie. Dobra, ktoś jeszcze? Czy już możemy iść do drzwi? Zostaną otwarte. Jakiś minotaury, ktoś? Nie, jakieś zwykłe gobliny. No ale patrzcie, jak do nich lutuję i to praktycznie nic im nie zabiera, nie? Ej, ale tu za mną jest podobno. O cholera. Po bebechu. Albo nawet z granatem. No między nogami, no co ja mam? Nie. O shit, patrzcie, było blisko.
No na krawędzi, że cholera jasna. Nie! Dobra, revive. No pfa! Tak jest, darkness has consumed you, no niech to szlak. Ale jedziemy dalej. Ej, tylko 18 kili zrobiłem? Czyli mam wrażenie, że coś jest nie tak z tą bronią. Bo zazwyczaj, kurczę, byłem chociażby drugi. Okej. Okay. Mój gościk poleciał. No co, to jeszcze raz walka z minotaurami się szykuje. Just give me some time. A nie mam ani rakiet, ani nic. Kurde. Dobra, ale gobliny przynajmniej mogę pozałatwiać. Przynajmniej spróbować! Dobra, gdzieś tu zginę. No właśnie. Dobra. Ale powinieneś być w stanie mnie zrewajwować, koleś. Powinieneś być w stanie. Dobra, niekoniecznie widzę, niekoniecznie. Zginął? Nie, nie zginął, żyje. Dobra, dobra, dobra. No ale kurczę, gobliny się akurat koło mojej pozycji kręcą, no. Revivik. Dziękuję bardzo. Świetnie. A już minotaur. Nawet dwa. Dobra. No jak? No przecież... Aha, przeteleportował się pewnie tuż za mnie i od razu na dzień dobry zdzielił mnie piąchą. Ale tu będzie pod górkę. Tu będzie masakrycznie pod górkę w tej misji. Cholera, nie wiem czy w jednym odcinku, kochani, to zrobimy. Serio, nie wiem. Ale dobra, checkpoint. Wybaczcie. No dużo nie straciliście. Pojawiły się minotaury. No. Dostajemy grube wciry. Naprawdę grube. No i naprawdę będziemy to chyba, kochani, musieli zrobić na... niestety dwa albo nawet trzy odcinki, bo jeżeli to nie jest ostateczna bitwa, nie wydaje mi się, żeby była, serio. To będzie, kurczę, słabo, bo już odcinek ma ponad 20 minut w tym momencie. A co dopiero jeszcze dalej? O kurde, to może być epicka przeprawa, ponad godzinna. Dobra, niebieski polifag. Cokolwiek to jest. Ej, dobra, dobra, dobra. Pogubliny. Aha. Ale dobra, jednego będziemy mieli z głowy chyba. Fuj, gdzie tam? O, gdzie tam? Ja jednym strzałem, no kurde. Ale ludzie, najpierw trzeba hobgobliny rozwalić, bo oni snajpią i kurczę naprawdę zabijają jednym strzałem. Dobra, przeładuj, przeładuj, przeładuj. Albo wiesz co, lepiej zrobimy to tak. No, dobra, jeden z głowy. Dobra, wybaczcie, ale schowam się w jaskini na chwileczkę chociażby. Tylko na głupią chwilę. Ej, dobra, zwykły goblin. Okej, okay, ale nie dajmy się kolej zamknąć w jaskini. Nie dajmy się zamknąć w jaskini. Dobra, już, 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 przestań, no. Ej, przeładowanko. To nie powinno być źle. Jeżeli go... Jak immune! Aha, sorry, bo pewnie tarcza akurat włączy w tym momencie. Dobra, life drain! Ale mnie wybiło do góry. Dobra, tam zwykły goblin. No. Na dwie piąchy z poprawką od ziomków. I daliśmy radę. No ale co, ktoś jeszcze tutaj zostaje? Tam na dole, za cholerę ktoś. Wow, ale widzieliście, bo blisko, żeby mnie trafił. No dobra, ale zmasowany atak trzech gości na jednego, no powinno się udać, nie? Albo jeszcze granatem. Kurczę, zapomniałem, że to tak leci. Ej, light orby, light orby. Turlają się, kurczę, po zboczu. Jeszcze jeden i będzie super. Dobra, jest. No fuck, zmarnowałem akurat, no. Ale dobra, kolejny. I tutaj jeszcze również. Dobra, wszystko pięknie. O, shit, wcale nie pięknie. O mój Boże. Hydry. Jeszcze immune na moje strzały. No to bosko. No to pięknie. No to super. Ej, tu są te light orby. Dobra, dobra, dajcie hydry. No! Idealnie! Chociaż raz do jasnej cholery, dobra. Łapcie granat. Zmasowany atak, ludzie. Pełna luta w tych gości. Pełna! Ale dobra, może rakietami, skoro taka pełna ta luta ma być. Okej. Okay. Boom raz. Boom dwa. No coś tam zabrało, na pewno. Niezbyt dużo, niestety. No,
Kurde. Ale się na głęboką wodę rzuciłem w dzisiejszym odcinku, aż nie wierzę. Przez akt odwagi czy mojej głupoty po prostu. No raczej to drugie. Raczej tak. Ej, tam jest light orb. Dajcie mi go, to szybciej będzie super. Też przy okazji moje życie jeszcze się regeneruje w ten sposób. O shit! Dobra, jeszcze troszkę. Dobra. Jest! Drzwi otwarte. Ale nie, serio, kochani, w tym miejscu... Tylko pozbieram tutaj light orby i resztę. Kochani, serio, w tym miejscu jak kończę ten odcinek, ale za chwilę lecimy tam dalej z nimi. Jeszcze momencik. Tylko odtańczmy taniec zwycięstwa. Ty-tyryryn, ty-tyryry. Trzymajcie się, pozdro, cześć, hej.